Dobra, hello, siemano, z tej strony Zwerdy, kolejny odcinek ze Sky Factory i witam was bardzo serdecznie w czwartym odcinku razem z moją ekipką. Także dzień dobry, witam Perspektivo, Kajtozo, witamy też Maniurę, która nam tutaj, słuchajcie, ułożyła plan działania na dzisiejszy odcinek, ponieważ dzisiaj mamy konkretne plany i konkretny progres. Ale na wstępie przestań mnie bić, powiedziałem. Cześć, lubisz tańsze gry? Więc zapraszam cię na G2A, pierwszy link w opisie. Generalnie Mania ustaliła, słuchajcie, plan działania na dzisiaj. No i generalnie będziemy robić kolejne, powiedzmy, progresy. Podzielimy się zadaniami. Ja się zajmę dzisiaj zrobieniem Blaze'ów i Endermanów, a właściwie Ender Seeds, które możemy wykonać z czterech Ender Pearl. No i ponadto będę robił, słuchajcie, dzisiaj crafting Blaze'ów pewnie. Blaze'ów, tak, chciałem powiedzieć Blaze'ów. Dzięki, Mania. Dobrze, że jesteś, bo myśmy tutaj zaginęli normalnie. Więc bardzo dobrze, słuchajcie, dzisiaj też Kajto zajmie się uzupełnieniem pozostałych zadań Stinkera. Chciałbym też podziękować bardzo serdecznie użytkownikowi, ty miałeś chyba nick Veryl, jeśli pamiętam, na platformie fioletowej. Ponieważ mamy w końcu, słuchajcie, advancementy razem, więc mamy już takie coś, słuchajcie, tutaj naprawione. Nie pamiętam. Tak, Maja generalnie zaplanowała nam, co musimy robić, jakimi krokami. Ja w ogóle chcę powiedzieć, słuchajcie, że ci ludzie... Do sieci Flux, okej. Okay. Ci ludzie są po prostu popierdzieleni, bo nagrywaliśmy ostatnie odcinki tydzień temu. Oni od tego czasu przeszli 6 paczek technicznych. Kajto, z twoją, że tak powiem, zadaniem będzie zrobienie tego całego lava wood. Je się robi przez Tinkera, to z 10 sztuk przynajmniej, wydaje mi się. A ja w tym czasie zajmę się wytworzeniem sulfuru. W ogóle plany są takie, że tutaj będziemy powoli wchodzić też w prawdopodobnie... Boże, jak się nazywa ten system magazynów? Kajtos? Simple storage. Wiecie co? Robię pomarańczowe pomieszczenie do blaze'ów, żeby odróżniało się jakoś, kurczę blade. Dobra, tak myślę sobie, gdzie by te blaze'y usadzić. Myślę, że będziemy trzymać wszystko w jednej konwencji, czyli pójdziemy sobie tutaj po prostu. To mi mówi, że muszę jeszcze pójść po drewno. Dobra, ja muszę pochodnie jakieś zdobyć, żeby to rozświetlić tam troszeczkę. Czy mamy jakieś pochodnie tutaj? Here. Dobra. Możesz mi tego kuźwa gnoja skopać, obsydiana. Ja sobie tutaj może... kurde! Bo ja mam slaby, czekaj, weź się dokładaj, ja będę je bił w tym... Oj. F w komentarzach. Panie szeryfie, kiedy dostanę ten lava wood? To jest ważne pytanie. Jak zrobię porcelanowy piec, bo z tego co zrozumiałem, jest do tego potrzebny porcelanowy piec. Nie, zwykły jest potrzebny. Tutaj wrzucasz drewno i zalewasz je lawą. I wtedy lava wood powstaje. Jak się robi, a teraz powiedz mi, jak się robi lawę w środku. Obsydian wrzucasz do meltera! Dobra, podmień na lawę. Wytyfy? Lawa w tym... Człowiek... Magma bloki, nie obsydian. Już wiadomo, po co nam magma creamy były. No to chyba mnie czeka jeszcze dzisiaj jedna wyprawa do netheru. Powiem ci tak, mam 4 ender perły plus nasionko. To daje nam kolejny achievement, którym będzie zasadzenie ender perły. Co już nam powinno trochę tutaj ułatwić, bo generalnie były dwie drogi do tego. No ale zauważyłem, że jest dużo prostsza. W tym momencie mamy już tego. Mamy już ender seeds, plants on the farmland or tilled endstone. Czyli co teraz? Muszę to położyć w takim razie na zwykłej tym, farmlandzie. Dobra, ja mogę tu pogasić światło. Światło musi być poniżej 7, żeby to w ogóle wyrastało. Więc póki co tymczasowo posieję sobie to tutaj. O, światło nadal za wysokie. Okej, okay, nadal jest 8. Dobra, teraz jest prawidłowo. Czy na coś są nam w ogóle ender perły w tym momencie jakoś mega niezbędne? Tak, do flaksa. Okej, okay, ile ich potrzebujesz? Aha, to dużo. Dużo. 64. Powiem ci tak. Dużo. Początek może to być. Oho, no to ja mam dwie. Starczy? Oh damn, dobra. Wiecie co? Chyba szykuje nam się zbrojenie na smoka powoli. Tak mi się przynajmniej zdaje. Chyba tak. Bo będziemy potrzebować na pewno pójścia do endu ze wszystkim tutaj. Potrzebuję blaze roda. Dobra, to Kajtos, mimo wszystko skip musimy lava wood. Teraz, już, now. Magmy potrzebujesz, dobra. Czekaj, spojrzę czy nie. Ja mogę zrobić mam wrażenie. Mogę zrobić z magmy albo netheraku, jednego z dwóch. Czekaj, lawę z netheraku? No. To chodź tutaj, czekaj. Ja już ci daję netherak. Ja tu miałem gdzieś staka jeszcze odłożonego. Oho, widzę, że to miejsce do drzewek teraz coraz ładniej. Jak jest śliczne tutaj robisz, wow. Stary, stary, ty widzisz to, chodź, zobacz, chodź tu. No, idę tutaj. Chodź, obczaj to. No, pokazuj, co to jest, kurczę, blada. Pana to. Ty! What? Ja myślałem, że to są te bloki żelaza. A co to jest? A w ogóle do czego to jest? Także taka zapytam. Nie wiem, ale świetnie wygląda. Netheraku nie da się przetopić. Kurde, bele. Dobra, ja idę do netheru. Czyli chcesz magma cream, inaczej mówiąc? Już to pokazuje mi, że mogę magma creamy w tym przetopić. Okej. Okay. Czuję się trochę bezpieczniejszy, wiecie, w tej diamentowej zbroi, kiedy do netheru wlazłem teraz. Powiem ci, że się będziesz czuł bezpieczniejszy, jak będzie diamentowa. Tinkerowa zbroja z nie, to na pewno, no ale to myślę, że musimy ją zrobić, wiesz co, bo faktycznie... Ej, ale pytanie, czy możemy jakąś kuszę zrobić albo coś? Da, mamy tutaj Blaze, Błażeje, siema Błażeje. Ale mnie zlagowało!
Kurde! Walony Nether! Ja pierdykam, jak tu laguje po prostu momentami. I te blazy w ogóle jakoś tak od niechcenia dropią, szczerze powiem wam. Druga sprawa, czym można nałożyć looting generalnie na miecz? Nie zgadnie, naszym ulubionym lapisem. A, lapis. Ty, ale możemy teraz za darmo prawie craftować lapis. No tak. Weź mi poszykuj trochę lapisu na zawczas, to ja później przyjdę. Mogę ci robić lepszy miecz z lootingiem zaraz. Dobra, to rób lepszy miecz z lootingiem, bo w sumie ten jest taki, wiesz, taki... w porzo, ale na teraz, że tak powiem. Dobra, czy tego nam brakuje do puszy, to aktualnie czas, bo mam już wszystko pod kuszę gotowe praktycznie. Okej. Ja w ogóle jeszcze, idąc po Netherze, odpowiem na jeden komentarz, bo był komentarz, żebyśmy za dużo nie robili poza filmami. I tak wam szczerze powiem, że my nie robimy praktycznie nic poza filmami w tym momencie, bo jedyne co robimy, to ja czasami wejdę i pozwolę na przykład nafarmić się surowcom, żeby nie trzeba było czekać, bo po olerę mamy na odcinku siedzieć i czekać, aż nam się nafarmi na przykład stack żelaza, skoro ja mogę sobie siąść, dać sfarmić się na spokojnie takim dwóm, trzem stakom i później sobie przyjdziemy na nagraniu i od razu możemy zaczynać lecieć z tematem, że tak powiem. Ej! Ja mogę zrobić magma cube sicy! O kurde! Złoto. Dobra, to ja te sicy zrobię wtedy, czekaj, wrzucam już tego magma bloka, nie? Do A! Go się też nie da przetapiać. Czekajcie, ja to zrobię. Dobra, to Mania się tym zajmie, a ja w tym czasie... Tykaj to tutaj pokazuj, co Mania robi w międzyczasie, a ja muszę ogarnąć pomarańczowe slime bole. Czy my mamy już je do wykonania jakkolwiek? Protheum Dusta musimy zrobić, Kaitos. Tak, potrzebuję tak. Bo musimy zrobić magma slime sapling w tym momencie, żeby móc zrobić magma cube na spokojnie. Wytypy panie szkielecie, o co panu chodzi? Proszę mi się tutaj nie respić po chamskiemu w mojej bazie, kurczę blade. Dobra, wracam do netheru w takim razie. Sfarmię kilka blazów i robimy najpierw ten... magmy, bo jak będziemy mieli magmy, to będziemy mogli zrobić sobie blazy, to będziemy mogli zrobić sobie magmy do blazów, wytyfy. Ile tego lava wood? Lava wood? A ile dasz radę zrobić teraz? Ile chcesz. Nawet jedno potrzebujesz, szczerze mówiąc. To jest. Jest? Kajtosz, chodź nauczę cię, bo ty jesteś niemądry. Kajtozowi pokoż, masz porcelain tank, na którym kładziesz U, o, kurde. Którym... I tu robisz lava wood, więc teraz będziesz się bawił i robił cyfrowy lava wood. O, ja w tym momencie układam sobie crafting i robię ten, i robię nam blaze. Mamy pierwszego blaze'a, pog! Dobra, ja ten wood potrzebuję, więc biorę od razu, cyk. Ja muszę tego więcej zrobić, kurczę blade. Masz jeszcze w razie czego jakieś? Dobra, jest, dzięki. Mówię, że potrzebujesz tak ile ty mówiłeś, tak? Nie no, z 10 bym potrzebował maksymalnie. Znaczy nawet nie to, bo ja chcę trochę, wiesz co, blaze'ów wyfarmić. Dobra, problem jest z tym, że z wszystkich jak na razie nasionka się niszczą. Może co jednorazowe. No tak to wygląda nawet, szczerze mówiąc. No ale mamy dwa blaze rody w ten sposób, już na bezpieczny sposób. Ja trochę ich nafarmię i wtedy ten, i wezmę się za kolejną rzecz, kurczę. Ile tego lava wood potrzebujesz? No tak, mówię, z 10 sztuk chociaż. Ale tam masz crafting przy sobie, możesz od razu nasionka robić, wiesz? Zostawiłem wszystko gotowe w craftingu dla ciebie specjalnie. Ej, głowa blaze'a mi wypadła, wytyfy. Żelazo też potrzebujemy. No nie, żelazo jest. Tylko trzeba przetopić. Dobra, mam 5 blaze rodów, tylko teraz sobie myślę, w którą stronę idziemy z tym. Dobra, czy mam jakieś pajęcze oczy? Bo ja potrzebuję pajęczych oczu do tego magma. Gdzieś jakieś pewnie są. O! Rozdaję fanty, jeden. Fanty? Co mamy? Pilot. Pilot, ale jeszcze nie działa, zaraz będzie działać. Uuu, kurde, i czekaj, to będę mógł sobie wyciągać rzeczy z tego? Tak, tylko że kozak. Sobie to ma 60 bloków tego. Zasięgu. 60 bloków zasięgu, bo żeby zrobić więcej tego, to potrzebuję więcej kwarcu. Zgubiłem gdzieś oczy pająka, kto je wziął? Leżą gdzieś na podłodze, tu leżą. Okej. Okay. Mi redstone brakuje, gdzie mamy redstone? Ja mam wypiekunku. Już idę. Okej, okay. Halo, halo. Gdzie jesteś? Halo, halo. Okay, nie widzę jej. Aaa, gdzie ty było? Spadłam. Okej, okay, nice. Potrzebałbym też lepszy mieczyk tak w sumie, już w tym momencie. No, będzie, spokojnie. Okej. Okay. Potrzebuję następny drugi casting table. Blazy, tak, blazy. Tak, blazy. nic, spokojnie, nie pali nam się wyspa jak coś, nie? Nic tu nie spłonęło w tym momencie, bo nie zauważyłem, że blaze strzelił mi w most. Spokojnie, trzeba to chyba budować koblem. Wiecie co? Będziemy mieli zapas tych blaze'ów na spokojnie.
Silet spał na silet briku, muszę robić dużo więcej. 13 blazów już mam. Dobra, mam dobre wieści. Znaczy dobre i złe. Złe kończą mi się nasiona. Dobre wieści są takie, 22 blaze rody. I blaze powder jeszcze mam odłożony. Dobra, przy okazji jak ja już porobiłem to, bo mamy blaze rody odłożone. Ja jeszcze teraz te enderpery bym musiał pofarmić, ale tym się za chwilę zajmę. Myślę, że uzupełni nam, wiecie co, parę achievementów takich pobocznych z farm. No generalnie, Matok, to musisz ty zrobić, Kaitos. Ja się zajmę, słuchajcie, uzupełnieniem nam advancementu condensed milk, czyli ta krowa w słoiku, czyli muszę do tego jara zrobić. Jara, którego robimy... No kowadło też plus jeden imo, ale potrzebujemy po prostu szkło. Tak, muszę pofarbować sobie to szkło. Dobra, mam white stained glass, tak, bo stained glass to jest po prostu pofarbowane. Jesus, totalnie o tym zapomniałem. Gdzie ja mam ten crafting? Tutaj jest crafting. I w tym momencie robimy sobie... Mamy milk jara i teraz muszę tak, kowadło i krowę, nie? Tak. Czy mamy gdzieś... Musisz krowę postawić na milk jarze i spuścić na nią kowadło. Dobrze, z jakiej wysokości to kowadło? Jedna kratka. Okej, okay, biorę to żelazo, co jest tutaj w piecyku. Od razu kradnę, jąknę, bo muszę to zrobić. Bo generalnie uznaliśmy razem z widzami, słuchajcie, podczas rozmowy, że raczej, znaczy to dziwnie brzmi, no, na czacie rozmawialiśmy po prostu podczas transmisji na żywo i odnośnie opinii, czy robimy wszystkie advancementy, czy robimy po prostu główne punkty kluczowe. Jednak padło zdanie, żeby zrobić wszystko, no ja w sumie popieram to plus jeden, więc takie advancementy jak to też muszę wykonać przy okazji. Teraz tak, jak tą krowę tutaj zmieścić, teraz mnie zastanawia, chyba muszę, ona chyba na dwie szerokości musi wejść, nie, jak koń z tego co pamiętam. Ja ją sobie tutaj przeniosę. Po prostu na rękach. Ręce, no, krowa nosi na rękach. Dobra, cyk. No zobacz, kurde, Bania. No widzisz, jak się to oszczy. No. Zobacz, kurde, jak niosę. Patrz, Kaitos, krowę. Any krowa here, my friend. Cyk, krowa na miejscu. O, ty się mieścisz w jednej kratce nawet, a to nie wiedziałem. Myślałem, że potrzebujesz więcej. Dobra, no i rzucamy kowadło w tym momencie, żeby zamknąć się w jarze. W ogóle będę w uprawie się zapomniałem. Dobra, rzucamy. Cyk. Że krowa w wiadrze, co? Mamy krowę w wiadrze. Krowa w jarze w tym momencie. Krowa in the jar normalnie. Aż mi się normalnie zachciało. Ty, ona teraz będzie mleko produkować, nie? Tak, mamy to. Tylko teraz to muszę podnieść chyba. Tak, jest, mamy ten advancement. Pog. To ja nam położę ją, wiecie co, tutaj gdzieś może... Kurczę, trzeba by trochę miejsca porobić. Nie daje zwykłego mleka, nadaje mleko skondensowane. Condensed milk? Serio? Uwaga! Mamy to. Sprinkler zrobiony. To mówisz, że to jest zraszacz? Tak. Czekaj, ja muszę go... Anti-random tiki zwiększyć. Oooo, damn, faktycznie, ale on wygląda kozacko. Dobra, ja muszę go... Fuck? Halo? Czy może mi ktoś powiedzieć, co się... Wytyfy... Wow! Ale to jest kozackie! Ej, to zra... Co jest? Ale kozak! Dobra, w ogóle w międzyczasie jeszcze może przy okazji... Mania, ty pokażesz, jak działa ten cały system tutaj... co jest tam potrzebne tutaj, żeby to działało na ten pilocik i tak dalej. Czyli rozumiem, że są nam te, po pierwsze, szuflady. Znaczy, to mogą być te szuflady, bo są jak dla mnie najwydajniejsze, bo do jednej takiej szuflady wchodzi 8 folderów. Okej. Okay. I sobie możesz otworzyć i sobie zobaczysz tu foldery, które są zapełnione. O, damn, jak to wygląda kozacko! Ja pierdykam. Jak u lekarza, nie? Więc bez kitu. Jeden taki folder mieści bodajże 12 tysięcy itemów. Okej. Okay. No i teraz tak. I sobie podłączasz takie foldery Storage Link Cable do Storage Network. Okej, okay, Storage Network. I to jest całość, która odpowiada za system jakby tutaj? To jest całość, która odpowiada za system, a żeby zrobić automatyczne wypompowywanie, na przykład dajmy na to ze skrzynków, czy no, tam kabinetów, to robisz sobie import cable, który koniecznie musisz ustawić na blacklist, bo inaczej wszystko będzie ci wpadać do tych skrzynków. Okej. Okay. No i podłączasz sobie to do systemu. Okej, okay, nie potrzebujesz i... żadnego zasilania? Nie. Jakie to jest, kurde, ten? Ja to pamiętam, że jakieś te systemy żarły masę energii po prostu. Storage różne, kurde. Ale słuchajcie, ja myślę, że na dzisiaj będzie tyle, szczerze mówiąc, bo nas czeka jeszcze trochę przygotowywań, przeklikiwań i tak dalej. Ja myślę, że kolejne rzeczy, że tak naprawdę już pokażemy w kolejnym odcinku. I w kolejnym odcinku przede wszystkim pokonamy sobie Ender Dragona. Nie wiem, czy on jest jakoś tutaj questem, czy coś takiego. Ja jeszcze uszykuję pewnie Ender Cake. Możesz jeszcze pokazać widzom, że to się automatycznie wszystko do systemu wypompowywuje, bo tak, tu wszystkie kabinety są puste. Masz zadanie z Ender Cake'iem. Jest faktycznie z Ender Cake'iem. Chłopcem, elytrą. Musisz od przodu podejść, okay. Bo to jest jak szafka, szafki od tyłu nie otworzysz. Okej, okay, no i kabinety w tej zasadzie wsysają tutaj itemy, a te kable z dołu wysysają je do systemu całego. Czyli dokładnie. Tak mogę to wyjaśnić, później przerzucimy całą zawartość skrzynek, rozumiem, do tego. Właśnie to robię.
Okej, to ładnie się pożegnał, słuchajcie. Także kolejnym odcinkiem będzie z naszej perspektywy chyba eksploracja Endu, tak mi się wydaje. Maybe do kończenia jakichś rzeczy, okej? Okay. Słuchajcie, dzięki wielkie za oglądanie, mam, że odcinek wam się spodobał. Do zobaczenia już w kolejnym, niedługo, pamiętajcie o łapie, subie, no i do zobaczenia, cześć. Pożegnajcie się. Cześć.